powstało pojęcie eksploracji miejskiej, powstały także pewne zasady, prawa, którymi każdy szanujący się eksplorator powinien się kierować. Według zasad urbexu odwiedzany budynek mamy zostawić w nienaruszonym stanie, takim jakim go zastaliśmy, nie niszcząc niczego. Wielu właścicieli czy nawet ochroniarzy myli nas z wandalami, przez co ponosimy nieraz odpowiedzialność karną za to, że nic nie zrobiliśmy. Nasza akcja powstała w celu utępienia wandali i poprawy wizerunku eksploratorów wśród właścicieli budynków, ochroniarzy, policjantów i innych służb. Nie szanuję takich osób, które niszczą, bijają szyby, włamują się, klną na filmach. Ty, który na przykład tam włamujesz, niszczysz i kradniesz, zrozum to, nam, eksploratorom, psujesz opinię. Eksploratorzy szanują obiekty swoich zainteresowań. Jeśli myślisz inaczej i byłbyś w stanie na przykład wybić szybę w obiekcie opuszczonym, aby dostać się do środka, znaczy, że jesteś nikim innym, a zwykłym wandalem. Nie masz nic wspólnego z urbexem. Wiele osób myli urbex z wandalizmem. Jeżeli chcesz być prawdziwym eksploratorem, stosuj się do zasad urbexu. Między tymi zasadami jest jedna najważniejsza, która mówi jasno. Weź tylko swoje zdjęcia, zostaw tylko odciski stóp.